Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Jóźwicki i witam na kanale Dawki Grozy. Razem z autorem R.G. Sawickim prezentujemy mroczne opowiadania, które wcześniej nie były nigdzie publikowane. Treści, które prezentujemy na kanale Dawki Grozy, są fikcją literacką, przeznaczoną dla dorosłej, dojrzałej widowni. Poprzedni odcinek był wypełniony symboliką oraz metaforami. Teraz dla odmiany przygotowaliśmy coś prostszego w odbiorze. Ale zanim przejdziemy do opowiadania o sekcie medycznej, informujemy, że pierwszy odcinek Dawki Grozy doczekał się recenzji na kanale Horror Ziom. Link w opisie. A teraz odprężcie się i przygotujcie na historię Patryka, który miał raczej niemiłe przejścia podczas wizyty u lekarza rodzinnego. Osobliwa wizyta u lekarza rodzinnego. Patryk był młodym urzędnikiem państwowym. Nie wyróżniał się niczym od pracujących ludzi w jego wieku. Dużo myślał o przyszłości. Wciąż mieszkał u rodziców, ale niedługo miał się wyprowadzić. Razem z dziewczyną wynajęli niewielkie mieszkanie i mogli je zająć już od nowego miesiąca. Poza tym interesował się filmami wojennymi i biograficznymi. Najlepiej, jeśli film biograficzny dotyczył życia jakiegoś generała. Lubił oglądać mecze piłki nożnej, a od czasu do czasu walki MMA i boks. Nie miał żadnych problemów poza tym, że musiał wcześnie wstawać do pracy. Nigdy nie zetknął się z prawdziwym niebezpieczeństwem. A najgorsze, co go w życiu spotkało, to bójka z kolegą w 8 klasie. Przegrana z kretesem oraz jedyna walka na pięści, w jakiej wziął udział. Dzień, w którym zaczęły się jego kłopoty, był piękny. Świeciło słońce, a po mieście kręciło się mało ludzi. Patryk wracał do domu i poirytowany łaskotaniem zaczął trzeć oko. To tylko pogorszyło sprawę i wiedział, że będzie musiał coś z tym okiem zrobić. Po powrocie od razu udał się do łazienki. Nic dziwnego, że go swędziało i szczypało. Okazało się, że naruszył krostkę, którą miał na powiece. Mała rzecz, a taka upierdliwa, pomyślał. Ojciec powiedział, że nic mu nie będzie, a matka przygotowała jakiś okład i zioła. Patryk lubił domowe metody, ponieważ pozwalały mu się oszukiwać, że nie trzeba będzie iść do lekarza. Kiedy zbudził się rano, już wiedział, że jednak będzie trzeba. Swędzenie stało się nieznośne, a ból narastał. Oko to delikatna rzecz. Nie należy tego lekceważyć. Zadzwonił do pracy poinformować przełożonego, że dziś się nie pojawi w urzędzie, a następnie poszedł piechotą do przychodni. Wkrótce dotarł do przysadzistego budynku. Ostatni raz odwiedził go w zimie. Pamiętał, że wtedy do rejestracji ciągnęła się długa kolejka. Bardzo dużo ludzi w podeszłym wieku, spośród których większość kasłało i kichało. Tym razem miał przed sobą tylko młodą kobietę i mężczyznę w marynarce. Ona wyglądała na zdrową, a facet miał rękę na temblaku. Kiedy przyszła jego kolej, pani w okienku z uśmiechem na ustach zapytała go, co mu dolega i jak się czuje. Zdziwił się, bo oczekiwał konkretnych pytań w stylu, do którego doktora? Czy godzina 11:45 pasuje? Tak było poprzednim razem. Rejestratorki, jak w pracy na taśmie produkcyjnej, zadawały ludziom te dwa pytania. Sprawdzały jakieś dane w dokumencie tożsamości i zapisywały osobę na konkretną godzinę. Patryk wyjaśnił, że chodzi o oko, a pani w okienku powiedziała, że przyjmie go doktor Zięba w gabinecie numer 34. W
Wizyta u lekarza zawsze wiązała się z pewnym dyskomfortem. Będąc dzieckiem, Patryk bał się pobierania krwi, szczepień, borowania u dentysty i tym podobnych. Kiedy dorósł, przezwyciężył swoje obawy, ale niepokój pozostał. Mężczyzna czekał teraz przed gabinetem 34, aż nadejdzie jego kolej. Facet z tęblakiem siedział w środku już ponad pół godziny. Z nudów Patryk zaczął się zastanawiać nad tym, jak działa przychodnia. Dziwiło go, że zmienili procedurę. Jako urzędnik był przyzwyczajony do różnych formalności. Tutaj pani z okienka nawet nie odszukała jego karty pacjenta. Po prostu wysłała go pod gabinet i odprowadziła spojrzeniem. Może potem doniesie kartę? No i ten uśmiech. Czyżby Patryk podobał się jej jako mężczyzna? Sam uśmiechnął się w kąciku ust. Ostatecznie uznał, że rozprężenie to nic dziwnego. W przychodni nie było ruchu. Taki sezon. Wtedy otworzyły się drzwi i facet ze złamaną ręką opuścił gabinet. Miał nowy opatrunek, a na jego twarzy malował się grymas bólu. To jakiś sadysta! Syknął do Patryka na odchodnym. Patryk wzruszył ramionami, wstał i wkroczył do środka. Za biurkiem siedział około 70-letni mężczyzna w białym kitlu. Miał siwą brodę, nieco przydługą jak na typowego lekarza i łagodny uśmiech. Mówił do Patryka miękkim, przyjemnym dla ucha głosem. Ręce trzymał schowane pod biurkiem. Powiedział, że miał dłuższą przerwę, ale wrócił do zawodu, bo kocha leczyć ludzi. Zrelacjonował też, że poprzedni pacjent był bardzo dzielny, ponieważ nie krzyczał podczas nastawiania ręki. Patrykowi trudno było sobie wyobrazić, żeby ten staruszek miał krzepę potrzebną do nastawienia złamania. Ale może to kwestia techniki, a nie siły fizycznej. Dziadzio gadał i gadał. Widocznie miał taką potrzebę. Patryk natomiast nie miał serca ani asertywności, żeby mu przerwać. Zamiast tego udawał, że słucha i rozglądał się po gabinecie. Na ścianie wisiały oprawione w ramkę certyfikaty i dyplomy. Chyba należały do innego lekarza. Ze swojego stołka Patryk nie dostrzegł nazwiska, ale zaczynało się na A. Czyli staruszek przyszedł na zastępstwo. Wciąż snuł swoje opowieści. Ciekawe, jak długo to potrwa. Patryk przeniósł spojrzenie na drugą ścianę. Widniały na niej schematy przedstawiające układ krwionośny, plakaty zachęcające do badań prostaty oraz kalendarz z motywem przyrodniczym. Wreszcie doktor Zięba przeszedł do właściwego tematu. Patryk opowiedział o swoich dolegliwościach i był pod wrażeniem, jak dobrym słuchaczem okazał się lekarz. Lekko przekrzywiał głowę na bok, potakiwał nią i zadawał różne pytania o naturę bólu, przyjmowane leki, kiedy to się stało i masę innych rzeczy. Pozornie bez znaczenia. Przykładowo zadał pytanie o kolor surowicy wewnątrz krostki oraz zaraz po rozdrapaniu. Następnie polecił Patrykowi rozebrać się do naga i usiąść na kozetce. Chyba zobaczył zdziwienie pacjenta, bo po chwili wyjaśnił, że należy dokładnie sprawdzić całą skórę w poszukiwaniu oznak holistycznego zatrucia organizmu. Patryk rozebrał się, usiadł i czekał na ruch lekarza.
Ten wydobył ręce spod biurka i zaczął je zbliżać do pacjenta. Patryk nieznacznie się odsunął. Paznokcie lekarza były czarne i postrzępione. Co on? Miał drugą robotę w kopalni? Nie umył się po pielęgnowaniu ogródka przydomowego? Kiedy paskudne ludzkie szpony zbliżyły się do ciała Patryka, ten nieco się uspokoił. Dłonie zdecydowanie były umyte. Stan paznokci musiał rzeczywiście wynikać z jakiegoś manualnego hobby albo był skutkiem choroby. Jeśli to drugie, to z pewnością choroba nie była zakaźna. Inaczej lekarz używałby rękawiczek, prawda? Lekarz uważnie obejrzał całe ciało pacjenta. Na końcu zbadał mu oko. Przytrzymał powiekę i długo patrzył to na rogówkę, to w źrenicę. Patryk spodziewał się, że dostanie skierowanie do okulisty, ale zamiast tego lekarz poklepał go po ramieniu i powiedział, że ma odpowiedni lek przy sobie. Polecił Patrykowi ubrać się i zaprezentował mu niedużą fiolkę. Noc nie należała do najprzyjemniejszych. Patrykowi śniło się, że staje przed lustrem i patrzy, jak jego oczy przemienione w krwawą maź wypływają z orbit i ściekają mu po policzkach. Następnego dnia Patryk miał same problemy. Posprzeczał się z rodzicami jakąś drobnostkę i czuł się winny, ale duma nie pozwalała mu powiedzieć przepraszam. Potem rozmawiał przez telefon z kadrową w pracy i okazało się, że jego zwolnienie nie dotarło. Odkąd L4 jest wystawiane elektronicznie, powinno natychmiast trafić do pracodawcy. Wyglądało na to, że poczciwy dziadzio wystawił je niepoprawnie. Do tego Patrykowi dokuczał ból brzucha, miał zawroty głowy, a oko przestało swędzić, ale za to zaczęło piec. Spojrzał na pustą fiolkę. Wczoraj cała jej zawartość, zgodnie z zaleceniem lekarza, wlał sobie do oka. Specjalnie spreparowany olejek eteryczny uleczy pana oko oraz inne dolegliwości. Pamiętał słowa lekarza i się skrzywił. Nie wiedział, co robić, więc włączył telewizor. Akurat leciał program informacyjny. A to ciekawe. Reporter kręcił na żywo ze znajomej okolicy. Dziennikarz miał poważną minę, a za jego plecami widniał budynek przychodni. Za taśmą ogrodzeniową uwijali się policjanci. Zebrał się już tam niewielki tłum gapiów. Matka wołała Patryka z kuchni, ale on nie zwracał na nią uwagi. Im dłużej słuchał dziennikarza, tym szerzej otwierał usta. Osobnicy włamali się w nocy do przychodni i dokonali rytualnego mordu na personelu medycznym, a następnie zajęli ich miejsce i przez cały dzień podawali się za lekarzy, przyjmując pacjentów, relacjonował dziennikarz. Patryk machinalnie złapał się za oko. Miał wrażenie, że boli go dwa razy bardziej. Policję zawiadomiła żona jednego z pracujących w przychodni lekarzy. Przyszła do przychodni sprawdzić, co się dzieje z mężem, ponieważ nie odbierał telefonów. Na miejscu zaniepokoiło ją, że nie napotkała żadnego znajomego pracownika. Mamo, chodź tu, proszę. Zobacz, czy wszystko w porządku z moim okiem. Minęły 2 tygodnie i Patryk zamieszkał wraz ze swoją dziewczyną na stacji. Kiedy tylko zakończyło się zamieszanie związane z przeprowadzką, nastał najszczęśliwszy czas jego życia. Kochał się ze swoją partnerką każdego poranka. Po pracy na zmianę gotowali obiady, a wieczorem oglądali seriale albo znowu się kochali. To był nowy rozdział w jego życiu. Najpierw sądził, że będzie mu brakowało rodziców, ale o dziwo nie tęsknił. Akurat była sobota i Patryk spędzał czas w mieszkaniu sam. Jego dziewczyna wyjechała na weekend w odwiedziny do siostry. Chociaż mu jej brakowało, potrafił wykorzystać fakt, że ma mieszkanie wyłącznie dla siebie. Zamówił pizzę, kupił 4-pak piwa i oglądał kanał sportowy. Mecz okazał się wyjątkowo nudny.
Obie drużyny grały defensywnie i nie padła żadna bramka. Mimo wszystko Patryk z przyjemnością obejrzał go do końca. Po ostatnich wrażeniach miał dość emocji na jakiś czas. W końcu wyłączył telewizor i zaczął wsłuchiwać się w ciszę. Spodobała mu się. Kiedy mieszkał z rodzicami, zawsze grało radio albo telewizja. Teraz było tak przyjemnie pusto. Tylko miarowe buczenie lodówki. Spokój zmącił mu dopiero dzwonek do drzwi. Patryk spojrzał na zegarek. Było w 11:30. Kto u licha? Wstał i ruszył w kierunku drzwi wejściowych. Nie wiedział dlaczego, ale serce zaczęło walić mu jako szalałe. Przystawił oko do wizjera. Ujrzał twarz, wykrzywioną jak w krzywym zwierciadle. To tamta kobieta z przychodni. Uśmiechała się. Patryk, najciszej jak tylko potrafił, cofnął się od drzwi. Czekał w ciemności dobrych parę minut, aż w końcu zdecydował się sprawdzić, czy zniknęła. Ponownie przyłożył oko. Wciąż tam stała. Tym razem nie była sama. Za jej plecami zgromadziło się 5 lub 6 osób. Szeptali między sobą. Kobieta natomiast patrzyła się w wizjer i Patryk miał wrażenie, że ona go widzi. Cofnął się do pokoju i zaczął dzwonić na policję. Jednocześnie usłyszał metaliczne szuranie. Miał wrażenie, że ktoś próbuje odpiłować mu klamkę. Czy można w ten sposób dostać się do czyjegoś mieszkania? Funkcjonariusz Marcin Gilewski wbiegł po schodach jako pierwszy. Trzymał pistolet, ale jeszcze go nie odblokował. To samo poradził aspirantce Katarzynie, która była tuż za nim. Wkrótce dotarli na 4. piętro. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie lepiej poczekać na antyterrorystów. Nie miał ochoty tam wchodzić, ale liczyła się każda sekunda. Zobaczył uchylone drzwi z rozbebeszonym zamkiem. Odbezpieczył broń. Czekał, aż Katarzyna zrobi to samo, ale nie usłyszał charakterystycznego dźwięku. Odwrócił się, żeby ją ponaglić. Jej twarz przypominała prześcieradło. Weź się w garść, wycedził. Wchodzimy. Po chwili wkroczyli do wypełnionego mrokiem mieszkania. Gilewski wciągnął powietrze nosem. Trudny do podrobienia zapach miejsca zbrodni. Krew, fekalia, obłęd. Niczego takiego nie wyczuł. Krzycząc policja i świecąc latarkami przeszukali pomieszczenia, aż znaleźli skulonego w łazience Patryka. Był cały i zdrowy. Zapalili światło. W salonie i przedpokoju założyli mnóstwo śladów butów. Tak, jakby napastnicy szukali swojej ofiary po całym mieszkaniu, ale usłyszeli syrenę i musieli uciekać. Po tym zdarzeniu życie Patryka już nigdy nie było takie samo. Z zewnątrz wszystko wyglądało dobrze. Pracował, zaręczył się. Zdążył odłożyć trochę pieniędzy. Ponadto media donosiły, że wszyscy członkowie tzw. sekty medycznej zostali wytropieni i osadzeni w więzieniach. A jednak ciągle coś nie dawało mu spokoju. Nie wychodził z domu bez gazu pieprzowego. Dużo częściej oglądał się za siebie na ulicy. A kiedy słyszał kroki na klatce schodowej, przeszywał go dreszcz. Któregoś razu sąsiad zadzwonił do drzwi późnym wieczorem, bo chciał coś pożyczyć. Patryk mu otworzył i pomógł, ale potem całą noc bolał go brzuch. Miewał koszmary, problemy z koncentracją, a każdą wizytę u lekarza odwlekał jak tylko się dało. Członkowie sekty medycznej odsiadują obecnie wyroki w więzieniach o zaostrzonym rygorze. Skazano łącznie 6 osób, spośród których 4 otrzymały karę dożywocia, a 2 25 lat pozbawienia wolności. Policja twierdzi, że ludność jest już bezpieczna. To było opowiadanie Osobliwa wizyta u lekarza rodzinnego, napisane przez R.G. Sawickiego. Czytał Przemysław Jóźwicki. Grafiki dla kanału i odcinka stworzył Arkadiusz Haratym. Miniaturę dla odcinka wykonał Łukasz Rybka. Jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Ten odcinek jest chroniony prawami autorskimi,
Zasady odnośnie kopiowania znajdziecie w opisie odcinka. Kolejny odcinek już w następną pełnię księżyca. A tymczasem życzę Wam spokojnych snów.